Trzeba być wierzący, wystarczy być przyzwoity człowiekiem, żeby takich rzeczy nie robić. Wie pan, co mówicie ode mnie? Co wy naskakujecie na mnie, jak ja bym wam, nie wiem, coś nie wiadomo co zrobić? O co wam chodzi? No dobra, ale komu? Już nie chcę słuchać, to nic. Proszę, ale kto się narzuca, ja czy wy? Prowokator, to jest kto? Zobacz, co zrobię. Kłamca! 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 A ty wiesz, że się... Kłamca! Podobnie ci do domu! Jest policja! I dlaczego tutaj nie broni legalnej demonstracji? Dlaczego policja... Kłamca! 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 Umiesz coś innego? Potrafisz coś innego? Jesteś u Polakami, ty jesteś kłamcą. Potrafisz coś innego? Czy... Tak, potrafię bardzo wiele rzeczy. No wszystko kłamasz. Co jeszcze? Jakoś druga strona nie potrafi uszanować wasze prawo do wypowiedzenia się. A wy, kurwa, nie! Tacy jesteście Sowieci, a nie demokraci.
To tam nic nie pali. Ale nie przeklina, chłopie. Ty jesteś sowietą. Kobieci to są tam. Tak, sowietami to są ci, zablokowali dojazd prezesowi na grób lata w Krakowie. Tak, to nie jest polska tradycja. To nie jest polski obyczaj. Co im wyłączyć to grób? Na Pomorska. Albo w Krakowie. Się gwiazdą. Nie o okroczności. Tak się nie zachowuje. Tak to tylko wali po roku. Jesteście kodomitami. Wstyd mi za was. Czekał jak Bilski w kraju lat. O, właśnie. Zobacz. To nie on. Co ten? Co ten? Ten siwy. Jest go. Co się zrobił? Proszę nie wchodzić. Siwego. Kodowice atakują, no. Chciałbym dać Paweł. Dobra. Wystawiajcie. Człowiek, który nigdy w życiu nie powiedział prawdę. Złamał każdy zawarty układ. Sieje tutaj faszystowsko-komunistyczną propagandę! Będziesz siedział! Będziesz siedział! Proszę pana, jestem czerwony, bo roznosi mnie złość na komunę, która w tym kraju się zaległa i rozszerza swoje macki. Piotrowicze, Jasińscy, Krysze, Baldyny, poszli wojna z nimi! Dobrze! A co się pan doczepia? A co się pan... Naczelnikiem pan... Chce być pan naczelnikiem zaraz? No! A ta kobieta też krzyczała! No. A ona nie siedziała? A ty gruba z panią co? A tego pana tamte pan ma! No widzimy! No przecież to jest kot! Ale niech on pan niech wysyła swoją żonę do odgotowania. A my wysyłamy ją! Mowa nie na agresja. Katolicki mężczyzna, prawda? Kobieta powinna siedzieć w domu, dawać dupy, jajka ma ruch. Ty powiedziałeś. Porządko, bo są rani. Właśnie to jest poziom. To jest właśnie twój poziom. Sam się kurwa określiłeś. Żona powinna się w domu dawać dupy. Bo pan powiedział, że żona powinna się w domu dawać dupy. A, jeszcze pan zmienił formę, tak? Ja będę uciekać, tak? Panowie, zamiast tutaj stać i tego, no, wodza narodu wychwalać, powinniście jako obywatele, jako katolicy, jajka w domu ja już cebulaku moczyć. A ja nie jestem katolikiem. I malować. A ja nie jestem katolikiem. No i bardzo dobrze. No. Niestety kraj jest podzielony. Okej, okay, ale na to zaczynamy 2,5 roku i dzielimy się od nowa. Tak? Kraj jest podzielony. 2,5 roku trzeba. Nie wcześniej, nie po pół roku. Załóżmy, że część budżetu.